Lecimy dalej z Elden Ring, proszę państwa, jesteśmy na południowym krańcu mapy. Myślę, że teraz już pójdziemy na fabułkę do końca tej lokacji. No cóż, tutaj na razie w górę. Ostatnio wyczyściliśmy sobie cały ten teren z bosików. Na razie jest dosyć prosto. Na razie jest dosyć prosto, ale zobaczmy, co w tym zamku, bo miałem tutaj też dostarczyć list, ale jeszcze czekamy na jakąś bestię też, nie? Zamek. Zamek Morne. Wiecie co? Weźmiemy sobie na razie troszkę pomocy. Troszkę pomocy nie zaszkodzi, bo widzę, że jakieś pieseły są. Kamień Kowalski 2. Super. Jeśli ja ulepszę ten mieczyk, to będzie miazga. To będzie miazga. Dobra, idziemy dalej. Ale Kamień Kowalski 2 to jest to, czego szukam. To jest to, czego szukam, bo jeszcze nie znalazłem żadnego handlarza, który oferuje cały czas nielimitowane kamienie. A, to są te z tych jaskiń, nie? I przeciwnicy. Nie wiem, czy to są kobiety jakieś, ptaki, kury latające. Troszkę spamu tutaj jest. Nie wiem, czy sobie nie wziąć, wiecie co, eliksiru. Będę miał spokój też z estusami. A, czyli to jest jeden taki atak. No to nie wiem, czy czegoś innego nie wrzucę. Bo regeneracja tutaj żyćka jest super, ale ta bariera, ona szybko mija, nie? Ona bardzo szybko mija. To akurat fajne. Dobra, padł. Za tą grupkę się nie dostaje, bo to już jest lokacja. Dobra. Estus plus 4 i lecimy. Ale regeneracja zdrowia w trakcie to jest coś pięknego. Przefantastyczne. Haha! To szybszy! A ten latający? Powiem wam, że lokacja jest fajna. Klimatyczna fest. Jakieś tutaj popioły. ...326 backstab. Może być. Może być. Smar ogniowy, spoko. Czyżbyście byli wrażliwi na coś? Zobaczmy. Zobaczmy tą maszkarę. A, dyniogłowy. Czy ty nie byłeś bossem? I tak skończyłeś? Kamień Kowalski, kamień sanktuarium. Kamień Kowalski, dobrze, dobrze, zbierajmy, zbierajmy. Teraz tak, coś tam się dzieje. No tu czy wszedłbym na te mury? Zaraz zobaczymy. Mógłbym sobie iść tutaj albo dołem. Najpierw tu. Wyczuwam pieseły. Nie ma piesełów? Wielki miecz! Oho, ho, 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 ho! Zaczyna się zabawa, wielki miecz! Tu jest taki długi, wielki miecz. Na ile on idzie? 138-35. Kurde. 138-35 idzie na start. A jak on wygląda? On jest waga 9. Kurde, no ten już mam ulepszony, nie? Ale gdybyście nie mieli, to tutaj. Wielki miecz w tej skrzyni. Całkiem fajnie.
Naprawdę całkiem fajnie. I wszystko nam dają na tacy tutaj. Dają nam bardzo dużo estusów. Nie wiem jak z nasionami, muszę zobaczyć nasiona jeszcze. Jedno mam. A te kamorki to już trzy. Nie wiem czy teraz by mi nie poszedł na... na plus 5 ten mieczyk. A tutaj ten jakiś... wojownik z nimi. Żołnierza Godricka, okej. Godrick to jest? Kurde. Dobra, to jeszcze się wrócimy. Godrick to był pokazywany chyba na gameplayach, nie? To on by musiał być później. Na razie z Godrickiem to nie walczyłem. Dobra, jeszcze tutaj sobie sprawdzimy. Ale naprawdę postać jest całkiem całkiem. Postać jest całkiem całkiem. Ten mieczek bym chciał na plus, nie wiem, no plus 10 nawet bym chciał, ale... na razie to nie jest realne. Żelazny tasak, też spoko. Żelazny tasak... coś takiego, na C i E idzie. Mega w siłę. Nie wiem, z której tu strony wyjdziemy, ale... ale możliwe, że w tej samej lokalizacji. No ogólnie cudo, ogólnie cudo. Teraz już mi się naprawdę fajnie gra, bo znalazłem kolejność, nie? O, znalazłem odpowiednią kolejność. To oczywiście się później zmieni. Na jakimś etapie, gdzie totalnie nas przyszpili. Ale trzeba cały czas to rewidować, nie? Trzeba cały czas to rewidować i zmieniać sobie te plany. No na dwa hity jak idzie przeciwnik, to jesteśmy w dobrym miejscu, nie? W dobrym czasie. Czy tam nawet na trzy, obojętnie, ale... to jest brutalne. To jest brutalne akurat. Ale jak na 2-3 hity przeciwnik zwykły danej lokacji schodzi, to znaczy, że jest ok. Złoty run 2. No troszkę tych złotych run już mam. Sporo rozgałęzień, nie? Czy my byśmy tutaj wrócili? Tam jeszcze coś mamy, nie? Dobra, najpierw sobie tu zejdę. Potrzebujemy też bossa tej lokacji. Ogólnie to jest fabułka, nie? Co ciekawe. Musimy się na tą wyspę jeszcze dostać. Ale to jest jakaś fabułka, no... ciekawe. Czyli jest to wymagane... no, dzięki, dzięki. Ej, uspokój się! Czyli jest to wymagane do przejścia? Ciekawe. Weź się uspokój, przecież o co ci chodzi? Spokojna lokacja, a ty... wariujesz. Znienacka mi tu wyszedł. 411. Coś się polepszyło. Kamień Kowalski 2. Moim zdaniem teraz to już będę miał ulepszenie na plus 5. W ogóle mamy 10 koła. O, jeszcze tu coś jest. A, czyli tu byśmy sobie przeszli. W ogóle mamy 10 koła duszyczek, nie? I tak sobie chodzę. Czuję się naprawdę tutaj w miarę pewnie, czyli to jest bardzo zły znak. Bardzo zły znak. Zaraz nas gra pokara. Jak się czujecie pewnie w Soulsach, to zaraz traficie do takiej lokacji, że nie będzie co zbierać. Jeszcze mógłbym... a, czyli tu chyba byśmy weszli, nie? Też nie, tam są jeszcze... tam są jacyś ludziki, to tam idziemy dalej. O, tu jest ognicho. Sprytnie. Akurat ognicho to sobie rozpalę. Jak się ten stąd z powrotem dostać? Ciekawe. A, tutaj na dół. Czy my chcemy jeszcze raz przez to przechodzić? A, dobra.
rozwój postaci, chociaż dam sobie znowu w żyćko. Będziemy nie do pokonania, ale w siłę też by się przydało, nie? Wytrzymałość. Energii mamy tylko 105 więcej. Pójdę na razie 40 w witalność. Żeby mieć takie, wiecie, stabilniejsze podłoże. Bo i tak idę tylko w siłę i tylko w witalność. No i tylko w wytrzymałość, tylko te trzy parametry. A teraz dostałem ten talizman na... Okej, czy my to przeżyliśmy? Ej, to coś jest ciekawego. To my przeżywamy takie upadki. Chociaż w siłę jeszcze by można też pójść. Kurde. Ale mnie glutoplazma. Co za glut. O nie, to jest taki mocny glut. Dobra, dobra. Nie muszę go pokonać, no. Co zrobię? Jak falanga. Ja chcę pogadać z tym kapłanem tutaj, nie? Z tym duchem. To pierdyknie. Chyba, że coś dropi. Odłamek szkła. Wiecie co, jeszcze szukam kogoś, kto będzie adresatem tego listu. Ale jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, kto to. Poważna. Poważna intryga. A tu żeśmy go zlekceważyli, czyli tu się widzimy, ale ile tu jest w ogóle miejsc? Ile tu jest w ogóle miejsc w tym zamku? To jest nieporozumienie. Ale musimy go całego zeksplorować. Czyli tak, może jeszcze tutaj coś innego po drodze będzie, to jeszcze spokojnie. No bo tu była ta przepaść. O właśnie. To była ta przepaść. I tu bym mógł zejść. I to jest to samo, dobra. Czyli tak musimy iść tą stroną. Ja sobie dam butlę. Ten eliksir jeszcze sobie może zmienię, ale to na następny odcinek jeszcze tam przemyślę, może coś zdobędziemy. Nie ma problemu. Ale jeden atak jesteśmy w stanie przetrwać. O właśnie, jeden atak. No i poszło na czysto, nie? Dobra, gdzie się będę mógł teraz udać? Tu się wspinam. A co tam jeszcze jest? To nie jest ta wyspa, nie? Bo tu mieliśmy taką wyspę. Czy to należy do tego zamku? Zaraz zobaczymy. No zobaczcie, tutaj, nie? Nie jestem pewien. O, podwójnego ostrza. Co daje? Wzmacnia ostatnie trafienie w serii ataków. A, to jak na...
Na podwójne ostrze ktoś gra. Ale tu chyba musimy się wrócić, co? Dobra, wydaje mi się, że musimy się wrócić. Tu jest winda. Chyba musimy pójść jeszcze raz, bo tu jest już taka totalna końcówka. Natomiast, czy da się okrążyć ten zamek? Musiałbym dołem jakoś tu wyjść. No nic, idziemy na razie z fabułą. Idziemy na razie z fabułą. Jak wyglądają? No, 2300 to jest nic. Jedzie ta winda. Dobra, jedzie. No fajnie, fajnie, ale zobaczcie, ten zamek chyba jest łatwiejszy niż ten burzowy, nie? A to też jest fabułka. Czyli chyba warto jednak tu najpierw iść. Chociaż jest tutaj troszkę tych przeciwników, ale... ale nie jest tak dramatycznie, tu sobie przebiegniemy. Bo tam, wiecie co, niepotrzebnie chyba... gdzieś poszliśmy w jedno miejsce, ale spoko. Teraz tak, tu mamy... o, tu mamy drabkę. Dobra, bo tu jeszcze ani razu chyba nie szedłem tą stroną. A to będzie taka linia fabularna bardziej, nie? Chociaż mogłem zejść tutaj na dół, mi się wydaje. Ale tą drabką jeszcze nie wchodziłem. Tam jest kolejna baszta. Nie, to tu nie byłem. Dobra, to tu tak stricte jeszcze nie byłem. Co się dzieje na tym polu? Ale fajnie, że się biją między sobą. Oj. Mogę wam tutaj pomóc, nie ma problemu. Dobra, zatrzymałem jeden cios. Nie wiem, czy to na bossie jakimś się przyda, ale wątpię. Okej, okay, piechura. Bo i tak się obrywa sporo. Dałoby się może jakiś do wzmocnienia, na przykład siły? Pochodnia ze stalowym drutem, nieźle. Tam na dole byliśmy, nie? Tam się rozpoczyna. W ogóle jest jakiś rycerz. Zobaczmy teraz jeszcze te lokacje, tutaj w bok. Coś tutaj leży fajnego. Remedium. Ale jaja. No powiem wam, że od teraz to już uwielbiam Eldena. Super mi się gra. Super mi się gra. Ale ten etap taki otwarty trzeba po prostu przeżyć. Kurde, tu nic nie ma. Masz dziwne. Ewentualnie tu byśmy sobie zeszli. Dobra, tu sobie zejdę. Śmieszni ci przeciwnicy niekiedy, ale potrafią zaspamować. Potrafią. Tu jest zejście. No ciekawe, chyba musimy jednak iść tu. I tam poszliśmy w drugą stronę. A tu jest nasza część fabularna, dobra. To, że mi się regeneruje cały czas żyćko, to już jest... to już jest niezła draka, nie? Dobra, ekstra. Te pióra, nie? Zobaczcie. Opiórowali nas. Tu chyba nic. I tam było to ognicho, czyli ja poszedłem właśnie do ognicha. A raczej powinniśmy tutaj.
Dobra, powinniśmy iść tutaj. Jeszcze jest tam droga. Tu nic, nic. Ale jaja, no to jest stary dobry Souls. To jest takie Dark Souls 4. Normalna lokacja. I śmigamy. To pierwszy, ten lepszy. Dobra, dajcie mi złoty run. Ja te kamienie dwójeczki teraz zbieram. Teraz może wejdziemy na jakąś tutaj basztę. Tu jeszcze jest zejście, ale tam chyba byliśmy, co? A, tu jest ten ziomek. Nie wiem, czy w ogóle tu wchodziłem. Chyba nie. Coś tam jest, tam piesio. Może wchodziłem na początku. Jaka barykada. Uuu. Może tobie dam list. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Gałązka ofiarna. O, dostać list. I see. From Arena. Thank you. I'm in your debt. But I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. If you see Arena, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Dobra. If you see Arena, her father will come for her. To by była ta fabułka z tą Iriną. No nadal jeszcze jest tutaj, nie? Ciekawe. Winda zamku. Tu jeszcze bym się chciał dostać, ale w jaki sposób? To jest tam gdzieś na plaży. Może tu boczkiem? Tam jest w ogóle coś. No nie wiem, czy tu nie ma bossa w tej krainie? Zwiedziłem wszystko. Tu jest dostarczone. To wiecie co? Ja się jeszcze tutaj rozejrzę. Zobaczymy, co możemy zrobić. Może się przetransportuję gdzieś tutaj na dół. Ale ta fabułka tutaj dziwnie wygląda, nie? Albo pogadam jeszcze z tą... z tą Iriną. Dobra, pogadamy może. Ale heca. Tu jest ten most ofiarny. Ona gdzieś tu powinna być. What the hell? Oh my god. Ona nie żyje. Ej, to idę z powrotem do tego. Ja cię kręcę. Ej, ale tu nadal fabuła idzie. Ciekawe. Dobra, idę z powrotem. Kurde, co za rzeźnia. Ej, tego też nie ma. O kurde. Tego też nie ma teraz. To gdzie oni są? Tam w ogóle jeszcze mam jakąś lokację. Dobra. Muszę się dostać gdzieś dalej. Czyli przejdziemy sobie może tyły zamku. Ja cię kręcę, czyli z nim pogadałem, ta Irina nie żyje. I chyba idziemy tutaj. Na tyły.
To zobaczmy tu. Klucz kamiennego, super. No bo to jest... To jest ta lokacja, w której byliśmy. Kurde, gościu też sobie poszedł. Ciekawe gdzie. Ja może bym spróbował tutaj? Dobra, spróbujemy tu zejść. Oj. Tam jest kolejne obozowisko. Ja cię kręcę, co za rzeźnia. To jest mega ekscytujące, wam powiem. Dobra, idziemy tu. Złoty słonecznik. Ej, on gdzieś tu musiał się dalej ukryć. Ale jaja. Dobra, tu go nie ma. Niby mamy iść tą ścieżką. Ej, tam jest w ogóle... Co? Tam jest ten boss? On tam poszedł. Ale co, on jest bossem? Kurde, ale jaja. Fantastyczne. No nie spodziewałem się takich atrakcji tutaj w tym zamku. Myślałem, że to spokojny zameczek będzie. A tu hyc. A tu hyc, działają. Tu widzę, że tak srogo, co? Tu widzę, że tak srogo. Ale chyba będę musiał tu przejść. Kamień Kowalski dwójka, no fajnie, fajnie. Ale musimy trafić. Teraz tak, jesteśmy gdzieś tu. No to dawaj do przodu. Super. Kurde, czy to jest to ta lokacja? Nie, to nie będzie ta lokacja. Nie, nie, to jest inna. No nie wierzę. Takie szczurki, nie? A moim zdaniem robią zamieszanie fest. Ci są łatwiejsi. Dobra, co mamy? Bicz. Dobra, bicz w co idzie? Bicz idzie... O, siła, zręczność. A tu jeszcze mamy ciekawy. Reduvia. Sztylet. Mistyczne. O, ciekawe. Dobra, ogólnie jest ciekawa ta lokacja, bo tamten się wycofał. Ten z listem. Może tu będzie. A nie, tu jest ognicho. No, 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 kurde. Teraz to się zaczęło, nie? Ale super jest ta giera. Jest nieprawdopodobne. Moim zdaniem ten otwarty świat jest eksperymentem. Może to wyjdzie na dobre ogólnie, jak już całą grę się ogarnie, ale też jest bardzo duża, nie? Dlatego. Ale ogólnie, no, bardziej lubię te lokacje, takie zamknięte. Tu sobie normalnie eksplorujemy, tak jak zwykle. Moim zdaniem jest dosyć mocny przeciwnik. To jest hardcore. Dobra, tutaj jeszcze easy, sztyleciki. Jestem ciekaw, gdzie poszedł ten nasz przywódca. Tu już wszystko? Chyba tak.
Tam wygląda jak boss. Tam wygląda jak boss, ale jeszcze... Czy ja mogę tutaj tą wodą przejść? Ogólnie chyba mogę, nie? Dobra. Zobaczymy, co jest na dole. Jakieś kraby. Duże kraby. Dobra. Nie o takie kraby walczyłem. No tam jest bosik jak nic, tu są te meduzy. I tu już można zginąć chyba, nie? Ewentualnie jeszcze coś tam, ale... Ogólnie hardcore. Dobra, to robimy tak. Pyk. Bo tylko tu jest możliwość, tam już się spada. Mam nadzieję, że coś mi tutaj powiedzą. Lwia aberracja. Weź się uspokój. To jest boss. To jest boss, nie? Obecnie. Lwi wynaturzeniec. Wielki miecz. Podszywanego. Ale to był boss tej lokacji? Sobie żartujecie? No nie wiem nadal, o co chodzi z tym, nie? Że tutaj fabuła jakaś idzie. Naprawdę nie wiem, czy to tak zostaje? Ale... Powiem wam, że na tym poziomie ci bossowie, nie? To jest śmiech na sali, bo mamy przywołanie. No nawet nie mam kolejnego levelu, ale... Zaspamowany został, nie? Został zaspamowany. Ale co się stało z naszym... No chyba, że on jest tą lwią... aberracją. No nie wiem, nie wiem. Dobra. Proszę państwa, tyle z tej lokacji. Ja sobie jeszcze tutaj levelik dodam. Sprawdzę może, czy to naprawdę już koniec. I jeszcze tutaj, zanim pójdziemy na zamek, to mamy trzech przeciwników do ogarnięcia. Jeszcze tym razem. No dobra, wiecie co? Nic tam jeszcze nie znalazłem więcej, więc na razie idziemy sobie tutaj wyczyścić jeszcze tą lokację pod Grobno, no i mamy później już myślę, że taką drogę do zamku. Zostały tutaj, zobaczcie, dwa razy katakumby. Jeszcze mamy tego mega mocnego bossa. Nie wiem, czy z nim damy radę. Nie wiem, czy jestem godzien, ale... Zobaczymy. Czyżby tutaj był kolejny ten kot śmieszny? Dalej goblin. Nie rób lipy. Ale warto sobie zbierać te konwalie. Bo za dwójeczkę teraz, jak będę miał 6 sztuk, to będę mógł... Oj, tu uwaga. To będę mógł sobie... Kurczę, ulepszyć te popioły, nie? Są spamery. Są spamery straszne. Taki spamer na przykład mały jest gorzej niż ten boss, co mieliśmy. Ale ten boss ale dostał. Tylko, że ja dostałem w ogóle... Tu może być jakaś pułapka, więc tam nie wchodzę. Ja dostałem jakiś mieczyk i trofeum. To było coś ważnego, nie? A nie wydawało mi się, że to jest ważne. Ten bosik. To już bardziej ten chłop z tą Iriną. Dobra, tam już się gdzieś otworzyły.
Tu uwaga na pułapki. Myślałeś, że nie wiem, że jesteś tu? Dobra, pięknie. Ale ogólnie mega się gra. Mega! Powiem wam, że jest teraz cudownie. No i zobaczmy, co tu za bosik. O, coś innego. Strażnik grobów. Fajny. Fajny majster. Zginie w sekundę. Nie masz pomocników nawet? O nie. No dobra, coś tam bijesz. Ale ja chyba te wilce będę ulepszał na, nie wiem, plus 8, plus 9. I one będą mi same bossa zabijać. A zobaczmy teraz. Czy dadzą radę go ubić? No zobaczmy, dwa wilcy są. No, mega. Dadzą radę. Młot wojenny. No on tutaj idzie w siłę mega, na C. No i teraz jak to oglądacie, to czy wydają wam się te soulsy takie bardzo trudne? No nie, nie, tylko wymagają właśnie takiego podejścia. Zawsze dana lokacja musi wam odpowiadać. No jeśli zaczynacie, no to ten początek jest totalnie ciężki, ale... Już tak wiecie, pierwsze levele jak wrzucicie, to już coś można pohandlować potem. Dobra, czyli... Czyli tutaj... To już można usunąć. I idziemy sobie jeszcze do wyklętych katakumb. I tu już będzie wszystko z tego co wiem. Na tym podgrobnie. Więc wtedy już spokojnie możemy działać dalej. I wtedy do zamku idę, nie? Wtedy już idę do zamku. Dobra. Tu jeszcze nas nie było. O, szkielety są. Ale mega OP jest to, że na bossach można przyzywać te wilki. Aha, zapomniałem go. Zapomniałem go zniszczyć. A ten się zdąży odrodzić? Nie. To sporo mamy czasu. Nawet sporo mamy czasu. Teraz zobaczcie, że praktycznie też się nie ginie już, nie? No dobra, może teraz. Ale nie ginie się tak często, powiedzmy, tracąc zdrowie. Można gdzieś tam spaść. Albo po prostu dajcie się w pułapkę jakąś wrzucić, zaspamujecie. Poczujecie się zbyt pewnie, tak jak ja. Ale przychodzi taki moment w Soulsach, gdzie naprawdę... Przy dobrym levelowaniu, przy ulepszaniu broni, przy pójściu dobrą ścieżką jest naprawdę easy. Zwłaszcza to widziałem ostatnio w Demon's Souls. No, Demon's Souls okazało się tak łatwe, że aż nie dowierzałem, nie? Ten początek, tylko w którą stronę iść, był jakimś tam minimalnym problemem. Ale to minimalny, na początku. I później obranie jednej ścieżki i to już praktycznie do finału poszło easy, nie? Więc najłatwiejszy Souls... Oj! Co mi się stanęło? Nie mogę zadać ciosu. Coś się stanęło. Mogę nawet butelki użyć. Ej, co tu się stanęło w ogóle? Nie wiem, ale... Pad działał, nie? Nie wiem, co się stanęło, czy jak otworzyłem tą bramę? Ale jaja. Mówiłem o niezginięciu, ale... Nie mogłem się ruszyć po prostu. To już nie wchodzi w grę. To już akurat nie wchodzi w grę. Dobra, pójdziemy do bossa sobie od razu.
Ja sobie tamte rzeczy jeszcze podniosę, bo nie przewiduję tutaj porażki. Nie przewiduję tutaj porażki. Nie róbmy siary. Zabójca czarnego noża. Jeden chłop bez pomocy jest. No, ładne uniki przynajmniej. Ale czemu on już nie ma zdrowia? Co tu jest grane z tymi bossami? On już nie ma zdrowia w ogóle. To są bossowie, nie? To nawet nie jest jak mobek. Szkarłatny sztylet. To nie jest ten przedmiot. Szkarłatny sztylet jakiś. Tutaj mamy jakieś palce. Tu już mamy naprawdę sporo tych, nie? Ten jest taki mocniejszy. Koszt. A, duży koszt jest. 55, ten jest na 104. Nieźle. Dobra. Tutaj sobie jeszcze jakiś mamy medalion, bym musiał zdobyć. Nie wiem, co on mi dał, ale jest spoko. Chociaż nie, nie wracam jeszcze do wejścia, wezmę sobie te moje duszyczki i widzimy się chyba na ostatnim. Ostatni totalnie tutaj bosik to będzie ten. No i tutaj może być wyzwanie, wam powiem, bo z tym nie miałem żadnych szans. Ale damy sobie, bo to jest chyba najmocniejszy taki bosik tej lokacji poza smokiem, nie? Rycerz Tygla. No. A, teraz ten pierwszy nie wszedł, dobra, miałem barierę. No, tego jakbym pokonał, to hardcore. Nie. Jeszcze nie na teraz. Chociaż? No jakby się tak skupić. Może jeszcze do zrobienia. Może jeszcze do zrobienia, dobra, poczekajmy. Na cały czas tego bossa, jakbym miał te eliksiry, byłoby spoko. Kurde. Dobra, poczekajmy, szkoda estusów, mamy jeszcze 4 plus 4. No ten eliksir jest mega mocny. Mega mocny, mogę tutaj nawet na czas troszkę pograć. Już nie można na czas. Okej, troszkę się nauczę jego ciosów. Jeszcze się nie nauczyłem, nie? Kurde, potrójną szarżę ma taką? Okej, fajnie było to zobaczyć. Fajnie było to zobaczyć, na połowie, nawet wcześniej ogarnia coś takiego, ale tu widzicie, całą grę sobie przechodziłem, po prostu parę hitów i ten jest zdecydowanie mocniejszy i myślę, że na razie też nie będziemy tutaj go spamować jakoś bardzo, dopiero po zamku, po jakichś innych lokacjach tu wrócę i tyle, więc zostawię go na mapie i myślę, że idealna już okazja, żeby wrócić sobie tutaj następnym razem i pójdziemy dalej na tą lokację, także
Wielkie dzięki za oglądanie. Tak wygląda teraz mapka. Widzimy się następnym razem. Tutaj cała playlista, kolejne filmy. Piszcie komentarze, piszcie rady. Do zobaczyska. Hej, hej, hej.